wyniki sekcji zwłok 8-letniego Kamila z Częstochowy o śmierci, którego lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka poinformowali w poniedziałek. Przekazał je dziś zespół Prokuratury Krajowej. Jednocześnie prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał, że prowadzenie śledztwa zostanie przekazane prokuraturze regionalnej w Gdańsku, a to z uwagi na konieczność zachowania obiektywizmu i dystans w wyjaśnianiu wszelkich okoliczności dramatu. Przyczyną zgonu Kamila Mrozka stało się rozległe oparzenia ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Istnieje według biegłych bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała, czyli poparzeniami, a zgonem pokrzywdzonego. Szanowni Państwo, ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie tutaj pozwalają, zgodnie zresztą z poleceniem pana ministra, na zmianę zarzutów podejrzanym ojczymowi i matce dziecka. Ojczym mówi o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka ma usłyszeć dodatkowy zarzut pomocnictwa do zabójstwa. Zmiana kwalifikacji czynu ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Prokuratura poinformowała również, że najważniejszym z badanych obecnie wątków jest kwestia ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez poszczególne placówki, takie jak MOPS, Zespoły Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, ale też policję, prokuratury, sądy oraz placówki dydaktyczne. Kontrole, które przeprowadził śląski kurator oświaty, nie wykazały nieprawidłowości proceduralnych. Nauczycielka, która była wychowawczynią Kamila, informowała o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, o zmianie miejsca zamieszkania, a także o wszystkich tych nieprawidłowościach, które zostały przez nauczyciela zauważone, takie jak obrażenia ręki, takie jak obrażenia twarzy. To właśnie taka postawa nauczycielki i dyrektora szkoły spowodowała, że matka została zobligowana do tego, aby skorzystać pilnie z pomocy lekarskiej. Sytuacja, o której mowa, miała miejsce 8 marca i była to jedyna okoliczność, która wzbudziła niepokój wychowawcy. Kuratorium Oświaty podkreśla, że Kamil, uczniem szkoły podstawowej specjalnej nr 28 w Częstochowie w obecnym roku szkolnym, był wyłącznie przez 2,5 miesiąca. Nad tą rodziną trwała jakby praca socjalna i Kamil był uczniem szkoły specjalnej, także tutaj zarówno ze strony MOPS-u, jak i ze strony szkoły były oczywiście interakcje, było zainteresowanie. Wiadomo było, że to jest rodzina, która funkcjonuje jednak z pewnym problemem i stąd też był swego czasu skierowany między innymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek jednak o to ograniczenie czy odebranie praw rodzicielskich, ale to tutaj sąd nie wyraził wtedy nie przychylił się do tego wniosku. Jednocześnie Urząd Miasta podkreśla, że ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby wyjaśnić, w którym momencie i ewentualnie której instytucji doszło do nieprawidłowości. Niezbędne informacje przekazane zostały prokuraturze, jednak są one poufne. Sprawa 8-letniego Kamila wstrząsnęła opinią publiczną. Wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego swoje interwencje podejmują również aktywiści. Uważam, że każda z osób, która mogła pomóc, tego nie zrobiła, bo dziecko nie żyje. Na pewno bardzo dotknęła mnie postawa ludzi, których spotkałam też wczoraj, tak? Bo widać, że po prostu ci ludzie, choćby w tym miejscu zamieszkania chłopca, są zupełnie obojętni, oni uciekają albo reagują agresją, nie chcą rozmawiać, nie wiem, no mówią od razu, że oni nic nie wiedzą, nic nie mają z tym wspólnego. No więc no tak nie zachowują się ludzie, którzy, nie wiem, no zrobili wszystko, żeby pomóc. Żona ministra Prawa i Sprawiedliwości podjęła interwencję i zadeklarowała, że chce ustalić, dlaczego na przemoc wobec dziecka nikt nie reagował. We wszystkich instytucjach zaangażowanych w sprawę złożyła pisma z prośbą o wyjaśnienie, a na ich drzwiach przyklejała zdjęcia chłopca. Pogrzeb 8-latka odbędzie się w najbliższą sobotę w Częstochowie. 43-letni mężczyzna najprawdopodobniej najpierw zabił swoją 36-letnią byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Do dramatu doszło we wtorek wieczorem w Lędzinach. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są wstrząśnięci tym zdarzeniem. Pani bardzo grzeczna, dzieci były grzeczne bardzo, a ten pan, no, nie bardzo. Dlaczego? No, był taki bardzo zdenerwowany zawsze i wiem, że źle traktował tą rodzinę. Co teraz mieszkańcy mówią o tej tragedii? No są w szoku. Wszyscy są w szoku.
Informacje o zdarzeniu służby otrzymały we wtorek około godziny 19. Zwłoki były w szopie, która znajduje się na posesji jednego z domów w Lędzinach. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zdecydował się na tak drastyczny krok. Sprawdza to policja. Na miejscu pracowaliśmy razem z prokuratorem, gromadziliśmy materiał dowodowy, zbieraliśmy ślady, które teraz mają nam pomóc w ustaleniu okoliczności tej tragedii. Możemy dodać tyle, że wstępne nasze ustalenia wskazują na to, że nie brały w tym udziału osoby trzecie. Wiadomo także, że mężczyzna i jego była partnerka mieli dwójkę dzieci. Zostały osierocone. Na chwilę obecną dzieci przebywają z najbliższą rodziną. Poinformowano już w dniu wczorajszym o tym fakcie sąd rodzinny i zostaną podjęte działania opiekuńcze w stosunku do tych małoletnich dzieci. Jak twierdzą mieszkańcy Lędzin, którzy znali parę, mężczyzna od dłuższego czasu mieszkał w domu sam. Udało nam się również ustalić, że policja zabezpieczyła telefony zmarłych. Być może dzięki nim uda się ustalić przyczyny i okoliczności tragedii. Po tragicznych wieściach z Włoch położona obok Bielska Białej wieś Jaworze jest pogrążona w żałobie. Śmierć wójta Radosława Ostałkiewicza była wielkim szokiem. Jaworze płacze. Mieszkańcy nie kryją łez i nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wczoraj zapalili znicze przed urzędem gminy. Była modlitwa ekumeniczna obu proboszczów parafii. Były tłumy. Ale myślę, że największym takim przeżyciem to było... To była cisza i łzy. To jest człowiek, to był człowiek, którego naprawdę tutaj bardzo szanowaliśmy i do którego można było przyjść z każdą sprawą. Wójt przebywał na Sardynii służbowo, brał udział w wyjeździe studyjnym wraz z innymi samorządowcami z powiatu bielskiego. Radosław Ostałkiewicz miał w nocy z poniedziałku na wtorek wypaść z okna hotelowego pokoju na czwartym piętrze. Włoskie służby twierdzą, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Bielska prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Nasze postępowanie będzie zmierzało do tego, żeby ustalić, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Przy czym proszę brać pod uwagę to, że my nie prowadzimy obecnie tego postępowania, a nasze działania zostały zainicjowane w zasadzie w oparciu o doniesienia medialne. Ponieważ do zdarzenia doszło poza granicami Polski, prokurator wystąpi z europejskim nakazem dochodzeniowym o udostępnienie materiałów, które gromadzi aktualnie strona włoska w ramach prowadzonego tam postępowania. Prokurator przesłucha uczestników wyjazdu po ich powrocie. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Radosława Ostałkiewicza. Wiadomo jednak, że w ostatnim pożegnaniu wójta będą uczestniczyły tłumy. Finał piłkarskiego Pucharu Grecji na stadionie w ArcelorMittal Park w Sosnowcu to nie żart. Władze greckiej federacji rozważają taki krok, bo kibice klubów AEK Ateny i PAOK Saloniki, mówiąc delikatnie, nie pałają do siebie sympatią. Spotkanie miałoby się odbyć bez udziału publiczności. Na razie jednak oficjalny wniosek do Sosnowca nie wpłynął. Mamy nowy obiekt, jesteśmy otwarci na takie propozycje, tak jak na propozycje m.in. Rakowa Częstochowa. Czemu nie, jeśli ktoś chce skorzystać z naszego obiektu. Jeżeli ta oferta jest dla nas, dla spółki satysfakcjonująca, to takie rozmowy należy zwyczajnie prowadzić. Ale że coś jest na rzeczy, potwierdza PZPN, do którego grecka federacja zgłosiła się z zapytaniem. Jak udało nam się ustalić, Sosnowiec polecił Radosław Kucharski, były zawodnik Legii Warszawa, który obecnie pracuje w klubie z Aten. Na początku trzeba wyjaśnić przepisy FIFA w tym zakresie i mówiła ona o tym, że jeżeli dana federacja chciałaby rozegrać mecz na terenie innego państwa, to musi uzyskać autoryzację z danego związku piłkarskiego, na terenie którego taki mecz miałby się odbyć. Takie zapytanie wpłynęło ze strony greckiej federacji. PZPN wydał zgodę na organizację tego meczu. Grecka Federacja Piłkarska bierze pod uwagę także inne lokalizacje. Decyzja, czy mecz zostanie rozegrany 24 maja w Sosnowcu, zapadnie do piątku. Na co dzień ścigają kierowców łamiących przepisy, a dzisiaj ścigali się z czasem. Jednak zanim każdy z reprezentantów jednostek Policji Śląskiego Garnizonu wystartuje, musi dobrze poznać tor. Raz. W
Funkcjonariusze mieli za zadanie wykonać slalom, ósemkę i przejazd po przeszkodzie. Im więcej błędów, tym gorszy czas. Z pozoru wydaje się łatwe, ale jednak zapanowanie nad tą ilością tych koni, nierzadko ponad 100 pod siodełkiem, no więc naprawdę te umiejętności muszą być dobre i dobry balans ciała. Może się wydawać, że jazda po torze ma raczej niewiele wspólnego z codzienną służbą. Jednak panowanie nad motocyklem ma kluczowe znaczenie. Policjant dociera na miejsce, w korku na przykład, jak jest jakiś zator drogowy, to w tym momencie policjant na motocyklu jest dużo szybciej niż radiowozem i w tym momencie takie samochody, które bardzo gęsto stoją na jezdni, są w trakcie tutaj ruchu, imitują różnego rodzaju podobne sytuacje i właśnie wtedy przydaje się ta precyzyjna jazda. Oczywiście jazda szybka również jest ważna, ale zawsze rozpoczynamy od jazdy precyzyjnej, a później przechodzimy do szybkości. Dzięki tym zawodom policjanci mogą porównać swoje umiejętności do tego, co potrafią koledzy. Rywalizacja odbywa się nie tylko pomiędzy pachołkami i nie tylko na motocyklach. 33 najlepszych policjantów garnizonu śląskiego to oczywiście sprawdzenie ich umiejętności praktycznych, bo to wszystkim praktyka tutaj, oraz teorii, bo policjanci też będą pisali test wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, przepisów prawa. Najlepszy policjant będzie reprezentował śląski garnizon w ogólnopolskich zawodach policjanta roku ruchu drogowego, które odbędą się w czerwcu w Kielcach.